Witam bardzo serdecznie w grze Rogue Warrior. Tak, kolejna słaba gra. Zrecenzuję ją kiedy indziej. Teraz zamierzam przejść pierwszą misję, pierwszy etap czy coś w tym guście. Wszystko wymaksowano oprócz takich... Chodzi o ustawienia graficzne, no wszystko tam dałem na maksa oprócz jakiś tam motion blur i tak dalej. No co, nowa gra. Tam troszeczkę pograłem. Dobrze. No. Już od razu tutaj... Wszystkie odpowiedzi mówią. No dobra, to wezmę ten normalny. Będę jakiś ekspert. No i taka odprawa. To dobra. Respect warrior. One who gives a fuck. That's me. Whether I'm prowling and growling or going full fucking Faulkner with lots of sound and fury, you count on this. I get the job done. Today, that means flying under the radar of the people of North Korea. The brass running this op is a dip-dunk desk jockey named Admiral Travis Payton. He tells me the mission is beyond classified, so I'm running a skeleton crew. Minimum footprint, maximum impact. SOP for assholes like me. I train these men up through the SEAL program. They've saved my ugly ass more than once. They're dirtbags and hard motherfuckers. When I'm staring death in the face, it's them I want watching my six. I'm all inside the North Korean regime has intel on a munitions factory producing a new breed of missile. My orders are to make contact, then recon the factory. The brass is calling it a simple op. Typical snooping poop. One thing I learned, there's a thin line between a simple op and a total goat fight. Grafika. Bojaci? Ale zabójstwo. Kombo! Check the bodies. That asshole's still twitching. Wyjął zawleczkę, a ci sobie myślą. Stali kubki się gapili. No to już możemy zacząć. It's a total goat fuck. Goddamn KPA, we're waiting for us. My men are dead. Jesus Christ. Abort. Fuck no. Mam tutaj stoper, żeby sprawdzić ile mi czasu zajmie przejście pierwszej misji, no to start. Mam się tam gdzieś dostać, ten biały kwadracik, to tam mam przejść. Oho, stoi tu tam jakiś. Lights out, motherfucker. No i trzeba się do tego przyzwyczaić, bo tak cały czas będzie gadał. No na razie mnie nie wykryli. W ogóle to są jakieś głupki. Dobra, trzeba iść dalej. Może by... Nie. O. Jest to lepsza sprawa. Tak, patrzył się na ten słup, a ja byłem po drugiej stronie. Chodzę zaraz. Tutaj gdzieś? A, tutaj po schodach, dobra. O! Straszne. No, niezłe efekty. Dobra. Chew on this, fuckhead! A teraz mam nosić noktowizor, ale
Czy to mają być, tu być totalne ciemności, to ja nie wiem. A. Ciemno strasznie. Dobra, może jednak lepiej to włączę. Się odwrócił? No, popatrz na mnie. Tak, pilnuj ściany, no. No. Normalnie faktycznie idioci. No, pilnuj ściany. Ten pistolet jest magiczny, jest dość, że nieskończona amunicja, strasznie szybko strzelny. Moc ognia niesamowita. Dobra. Teraz co? Dobrze. Dobra. O, jest snajpera. Dobra. Dead motherfucker, you fucking amateurs. Bardzo różnorodny język normalnie u tego Dicka Marcinku. W ogóle to jest prawdziwa postać. Do tej pory żyje ten emerytowany rock and pułkownik. Roll, motherfuckers, rock and roll. No chyba emerytowany już pułkownik. Ta jakość animacji tak... Dobra. Mam tą snajperkę i pistolet. A, i tutaj można korzystać z osłon, dobra. Aha. Nie. Bezpiecznie się czuję, idąc jednak tak. Dobra, macie granata. No, przebłysk geniuszy uciekł stamtąd. Jako jedyny ocalały. No nie jak, nie jak reszta. No dobra. To może jednak podmienię to na kałasza. No dobra, to... Ej, tu! No ale... Nie, mój pistolet z tłumikiem magiczny, nie. No. Dobra. Tamten sobie pobiegł, oczywiście. Olał mnie. Tak, ja jestem tam za drzwiami, na pewno. Tutaj co pozapychane jakimiś meblami. A, on tutaj nie może skakać, bo skonfigurowałem, że prawym przyciskiem myszy muszę celować. Wcześniej to nie było dostępne. A że to spacją da się jeszcze. No, czy jak mówiłem, nie da się skakać, więc nie przeskoczę przez to. Dobra. Special delivery, assholes. Wcześniej się granat rzucało przy pomocy prawego przycisku. Myszkę się zoomowało spacją, ale to było tak niewygodne, że... przestawiłem. Dobra. No. Goddamn cock breath coming, motherfuckers! No, po prostu niezłe wyrażenie. Znaczy nie, no nie mówię, że od razu straszny ten, ale no, bez przesady. O, tam jest jeden. Dobra. W ogóle tutaj nie ma żadnego głównego przeciwnika. No bo jak, no... Chyba, że komunizm tak ogólnie. Żołnierze z Korei Północnej. Oho. Mój pierwszy zgon. No dobra. Będę ostrożniejszy. No ale w sumie, jak chcę pomścić kolegów, to musisz tak drzeć. Osłona i tak ich widać, to bez sensu się chować w ogóle. Dobra.
najlepiej schować za dziurawą. Dziurawym ogrodzeniem jakimś takim. To wygląda jak taki płotek. Uff. No. Wrażenia genialne po prostu. Teraz gdzie? Są tu pokoje jakieś, to nie, to idę korytarzem. Nie. Idę na górę. No wszyscy są zaalarmowani. No. Wieje taniochą ta inteligencja. Już w pierwszym parkiezie, jeszcze ta czwartego była lepsza. O, schowam się, tu jest ich więcej. No uciekaj, granat. A, oczywiście, po co? Oho. Zaskoczył mnie akurat. Trzeba uważać, jak jeden wie, że tu jestem, to wiedzą wszyscy. Dobra. O! Tego się nie spodziewałem. Chociaż no, a nerf i tak jest od tego gorsze. Tutaj przynajmniej nie zżynają od wszystkich. Jakieś kartki? Admiral, you read me? 5x5. Tell me you got there in time. Matter of perspective. I recovered the intel. Commies are building the missiles right here in Ungi. The factory's by the docks. Good. Maintain your objective. Find out what they've got, and if necessary, destroy it. Marcinko, you copy that? Marcinko, respond, dammit! What the hell is going on? Payback. Tu się patrzę na tego granata. Kompletnie, totalna olewka. Już? Kolejna misja bez żadnego wyniku? No dobra. To była pierwsza misja. To była pierwsza misja, zajęła mi ona cały... Zajęła mi całe 9,5 minuty. No dobra, idę dalej tam. Tak się wciągnąłem, że będę to dalej przychodził. Siu, siu, siu. Można też zabijać tak z ukrycia. Ale ten pistolet to jest najlepszy. To dobra, to przejdę jeszcze tą drugą misję, zacznę ile to one razem trwały. I dopiero będzie się można pośmiać z tego, jakie to krótkie. Dobra, to trzeba tu wejść, tak? Siema. Boom time. A te jego komentarze oczywiście muszą być na wysokim poziomie. Bo trzeba zbluzgać Koreańczyków za to, że zabili kumpli. Jak prawdziwy macho po prostu nawet się nie przejął tym jakoś. W ogóle tutaj nie ma żadnej fabuły. No bo co, motyw zemsty? Wątpię, ciągle wykonuje zadania. A tak to co, między kolejnymi zadaniami taki jakiś bełkotalny opis, bez polskich napisów nawet. W sumie nie wiem, czy tutaj się w ogóle da napisy włączyć. Tak w ogóle to jest gra od Rebellionu. To są no, jakieś takie mało znaczy
Jakieś takie mało znane studio, chyba brytyjskie. No chyba tak, odpowiedzialne za tą serię Sniper Elite. Czy Light tam. No i dobra, co mam tu wejść? Siu. Zatrzymało mnie na chwilę, nie wiem czemu. Te drzwi mogę otworzyć, mogę. Zaczął mnie się schować za osłoną. Nie wiem, spadło mi do 14 klatek na sekundę. I checkpoint od nowa. Jeszcze raz ta genialna animacja. Dobra. Jest tu nóż jakiś czy coś? Nie wiem. Straszliwy z tego Dika Marcinko Balas. Jesteście świadkiem tego, że... Już? Jak w ogóle? O, ale się powyginałem. O, normalnie normalnie nie wiem co to jest. To jest świetne. Świetne to jest. Jeszcze raz, jeszcze trochę. Tak. A teraz, no. Sufi tutaj pomogło, się trzyma. Dobra. Tak, pa. Spoczywaj w pokoju, kolego. Aż takiego glitcha w grze nigdy nie spotkałem. Wcześniej to aż były takie malutkie pierdółki, ale co? To było po prostu epickie. Dobra. Dość tych żartów, mam tutaj koreańczyków do bicia. Tak, pilnuj tego słupa. A, to tak to wygląda mniej więcej, dobra. No, a ten nic, niewzruszony? Halo, to już to w ciebie granatem. No i dobra, poleciał gdzieś tam. A skoro już mnie widzi... Halo, jestem tu. Nic. Siu! Admiral. I got a visual on the missile. Ah, I'm out. There's a spoiler. Looks like some have already shipped out. Son of a bitch. Can you take care of the ones still in the factory? Heh, poked shit in the woods. A teraz muszę uciec. A, tylu wrogów, że... No. Tak, no, grałem tam chwilę życie, no super. Chew on this, fuckhead. Well, looks like the douchebag convention. Widziałem go tam na mapie, ale nie wiedziałem, że aż tak się schował. No to akurat było dobre. Tylko dwie branie można nosić. Mówię, pistolet jest o tyle ważny, że lepiej go nie wyrzucać. No ja w sumie w FPS-ach lubię to, że albo są takie kompletnie bez fabuły, albo z ciekawą fabułą, a ten to ani jedno, ani drugie, to jest wkurzające. No. Trudno tak w ogóle się zorientować, czy się przejmować fabułą, czy w ogóle sobie strzelać, bo fabuły nie ma. Coś tam jest i nie wiadomo, co z tym robić. Czy nie, no wiadomo, olać, ale... No i nie przeskoczę przez to. Co tu? Też tutaj nie wskoczę. Nie ma szans, że tutaj łazić tymi labiryntami. O.
A, nie, myślałem, że będzie jeszcze jakaś sztuczka. Dobra, to wezmę tą tutaj świetną broń, już niezawodną. No. Dobra, to teraz dalej. Jeden strzał. Copy that. I'll head for the docks as soon as I sanitize this shit. I te efekty wybuchu. Poważnie, w pierwszym Far Cry były lepsze, albo w Modern Warfare. A, to... Dobra, to z rury. Myślałem, że to jest kolejny glitch. Już nie wiadomo, co jest co. Trzeba poczekać, aż Marcinko przeładuje. Oho! Co ten chciałbym przez szybę strzelać? No, powoli tutaj też mi się ammo kończy. Ale jeszcze trochę tego jest, starczy do końca misji. No, już nie mam granatów, świetnie. Znowu, to już mój drugi zgon na całe dwie misje. Nie wiadomo, może coś jeszcze się zmieni. Tam jest jeden taki skurczywyk się schował. Dobra, idę. Chyba na górze właśnie to nie było. No ale tutaj wkroczyli kolejni, to tam nie ma co. Jeszcze piruet na koniec musiał wyczynić. Tu jestem. Nade mną. O, strzelaj do mnie, strzelaj. Faktycznie, to jest takie ciasne, że aż przez to strzelać nie mogę. Cwane, cwane. Podskoczyć też nie mogę. O. Mogę iść. No, akurat kiedy wyszedłem, wybuchło. Okej, bickie. Że aż normalnie teraz powoli. Okej, normalnie. Kozacko. A ten, ale... Tam się jeden schował. Factory in Ungi is officially FUBAR, courtesy of the American taxpayer. But we know some of the missiles already made it out. Kolejna misja jakaś. The Intel eggheads say they're heading for the docks, where a ship's waiting to take them on board. Kończenie tych dwóch misji zajęło całe 19 minut 46 sekund. Yeah, man, I guess it's time for a little ocean air. No dobra, to by było na tyle. Jeszcze tylko ten końcowy filmik. O, ale tyłek. What a shithole. How the fuck did I end up? Dobra. No, to by było na tyle. Jeszcze jakoś z tym wrócę. Ale na razie to wyłączam. Do zobaczenia. Cześć.